Za pośrednictwem Skype'a naszym gościem jest dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, ile osób będzie w Polsce bez pracy na koniec tego roku? O, to żeby ktoś wiedział. No, pan nie wie? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Są różne prognozy. No właśnie, a w Polskim Instytucie Ekonomicznym nikt nie prognozuje, nikt nie przygląda się temu, co się dzieje na rynku pracy? Prognozuje i się przygląda. Według tego, co dzisiaj obserwujemy na rynku pracy, no to stopa bezrobocia może osiągnąć gdzieś około 10% na koniec tego roku, natomiast ona później zacznie spadać. Więc jakieś 1,5 miliona osób może rzeczywiście być bez pracy i to może być wzrost o około 500 tysięcy. Natomiast na razie jeszcze takiego dramatu na naszych oczach nie widzimy. No na razie mamy stopę bezrobocia 5,7%, co oznacza, że 960 tysięcy osób nie ma pracy. To jest przyrost w ciągu miesiąca o kilkadziesiąt tysięcy osób. Tak, no i z drugiej strony mamy też spadek osób, które są ubezpieczone, a także są zatrudnione w tych większych przedsiębiorstwach powyżej 9 osób. No i ta liczba etatów, bo to trochę trudno przelicza się na osoby zatrudnione, no jest mniejsza. No właśnie, no kto oznacza, najbardziej tak zwalnia? W najbliższym czasie ta stopa bezrobocia może wzrosnąć i będzie więcej rejestracji, zwłaszcza w czerwcu i lipcu. No właśnie, kto najbardziej zwalnia? To są duże i średnie firmy, czy te najmniejsze, które sobie nie mogą poradzić w obecnej sytuacji? Różnie. No, jeżeli chodzi o te zwolnienia, które są dokonywane, no to wiadomo, że część sektora usługowego, która przestała funkcjonować w kwietniu, no, musiała zredukować zatrudnienie albo zmniejszyć liczbę osób, które też zmniejszyć wolumen, znaczy liczbę godzin, które te osoby muszą przepracowywać. No i to były takie główne dwa działania, które były wykonywane przez firmy w tym czasie. Ale dlaczego musiały zwalniać? Przecież słyszymy, że jest tarcza antykryzysowa, jest wsparcie przygotowane przez rząd i te firmy mogą z tego wsparcia korzystać. Firmy korzystały ze wsparcia i to też widać w naszych badaniach, bo 61% firm w Polsce zawnioskowało o przeróżne instrumenty wsparcia, które w różnych tarczach, jeszcze nie badaliśmy tarczy finansowej, bo ona powiedzmy działa trochę później. Natomiast jest to zawsze taki dylemat, czy redukować zatrudnienie i też powiem szczerze, spodziewaliśmy się tego, że ten wzrost stopy bezrobocia mógł być większy niż ta mała kwota, która się pojawiła. No może niektórzy mają wypowiedzenia na 2 albo 3 miesiące, dopiero przed nami są te zwolnienia. Dokładnie tak, no jest na pewno jakiś odsetek takich pracowników, natomiast duża część firm, też pamiętajmy, że w nastrojach przedsiębiorców, które my widzieliśmy na początku, pod koniec i w połowie kwietnia, było dosyć dużo strachu. W tym sensie, że mieli dosyć duże plany, jeżeli chodzi o zwalnianie pracowników. Była też duży niepokój o swoją sytuację firmy. My też badaliśmy, jak oni długo by spodziewają się, że ten kryzys będzie trwał. No i oni już się nastawiali na to, że to będzie trwało przynajmniej rok. No właśnie, czyli a dzisiaj minęliśmy już... Strategia zatrudnienia i zwalniania byłaby do końca roku tego 2020. Stąd a dzisiaj strach minął, panie dyrektorze, minęliśmy już gospodarczą Dolinę US. Strach udało się rozproszyć w polskich firmach? No, to też trudno powiedzieć. Dzisiaj dane z GUS-u zaskoczyły analityków, jeżeli chodzi o stopę spadku produkcji przemysłowej w kwietniu, bo zużycie prądu nie było aż tak duże jak spadek samej produkcji. No, w zasadzie zatrzymała się produkcja samochodów w Polsce, bo tam był spadek produkcji sprzedanej o 80% w kwietniu w stosunku do kwietnia zeszłego roku. Przestaliśmy kupować auta, Niemcy też przestali je produkować, przestały je produkować cały Wyszehrad, czyli Czechy, Węgry i Słowacja, a także i my. Na szczęście my w mniejszym stopniu jesteśmy przez to dotknięci, bo mam bardziej zdywersyfikowaną produkcję. Może ten kwiecień i ten okres tego lockdownu to było to, co było najgorsze w ciągu tego roku. Ja mówię, ta stabilizacja i trochę relatywny optymizm w tym, że firmy już coraz rzadziej mówią, że będą dokonywały redukcji zatrudnienia oraz to, że utrzymuje się odsetek firm 1/10 co prawda, ale tych, które planują zwiększenie zatrudnienia i zatrudnianie pracowników, no może sygnalizować, że może te kolejne miesiące będą lepsze, ale że jest dobrze, to na pewno nie da się powiedzieć. Jest no źle i może będzie mniej źle. Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak jest naszym gościem. Budżet trzeba będzie na pewno znowelizować, tu wyjścia nie ma. Jaki będzie trzeba zapisać w nim poziom recesji w Polsce w tym roku?
No, Ministerstwo Finansów w pierwotnym planie aktualizacji i konwergencji, czyli takim dokumencie, w który sprawozdaje się każde państwo członkowskie Komisji Europejskiej, wpisało spadek PKB o 3,4%. Ale to już chyba nieaktualne. Właśnie też słyszałem głosy ze strony Ministerstwa Finansów. My zakładaliśmy mniej więcej w tym samym czasie, jak robiliśmy naszą prognozę, że ten spadek będzie większy. Jak dużo większy? Czyli że będzie albo wynosił powyżej 4% w scenariuszu pierwszym. Nie chcę mówić, że optymistycznym, ale bardziej optymistycznym. No i też może wynosić powyżej 7%. Jeżeli ileś powyżej wydarzeń... 7%? Tak. Recesja na poziomie 7% w Polsce. Co musiałoby się stać, żeby ten scenariusz się zrealizował? Przede wszystkim musielibyśmy mieć nawrót choroby jesienią. Jeżeli by było tak, że w przypadku podobnych modeli epidemiologicznych i innych chorób, które nawiedzały ludzkość w poprzednich latach i wtedy, kiedy my mamy jakieś dane historyczne, które pozwalają na te porównania, no to jest jakiś powrót choroby po okresie letnim i jesienią podobne wirusy się uaktywniają. Ja nie jestem epidemiologiem, no ale tu ufam osobom u nas, które się ekonomiką zdrowia zajmują. Jest tak, że po prostu w tego typu sytuacji jakieś działania państw i przede wszystkim spadek konsumpcji związany z tym, że ludzie znowu zamkną się w domach i to nawet nie z powodu tego, że im rząd zakaże, czy państwo będzie ograniczało, ale dlatego, że sami będą bali się wychodzić, żeby znowu nie zachorować. No dobrze, to jak, no to jak duża będzie musiała być dziura w budżecie? 100 miliardów złotych deficytu na koniec roku, czy jednak więcej? Jak państwo przewidują w Polskim Instytucie Ekonomicznym? My stricte przewidywaniem struktury budżetu i deficytu się nie zajmujemy. Tam jest kilka departamentów, które się tym zajmuje w Ministerstwie Finansów. My się zajmujemy bardziej analizowaniem obszarów polityki gospodarczej, czyli trochę innymi rzeczami. Czasami wkraczamy w politykę fiskalną, ale... Tak, zajmujecie się zmianami sytuacji gospodarczej, a ta sytuacja gospodarcza będzie miała ewidentny wpływ na to, jak ten budżet będzie mógł być skonstruowany. Tak, tak. No tylko tu chcę powiedzieć, że właśnie Ministerstwo Finansów ma akurat unikarny aparat, jeżeli chodzi o możliwość monitorowania. Rozumiem, ale wy jednak tego. Jakieś swoje tak. prognozy możemy macie. Oceniać te dane, możemy oceniać te dane. No właśnie. Co też robimy. No na pewno jest tak, że deficyt w tym roku będzie w Polsce rekordowy. Na jakim do końca on poziomie będzie? Ja tu też mówię, nie wydaje mi się, żeby można było w tym momencie jeszcze ocenić, czy to będzie bliżej około 9 czy 10%. Albo i nawet więcej. Jeszcze to będzie zależało od tego, jakiego rodzaju interwencji będziemy musieli dokonać w drugiej połowie roku. A przekładając na liczby, to jest to 100 miliardów? W górę czy w dół liczymy? Ja raczej może być więcej raczej, jeżeli miałbym zakładać. Natomiast druga rzecz jest taka, to jest oczywiście kwestia tego, jaki dług będziemy mieli na koniec roku i to, czy on przekroczy 60% dla całego sektora finansów publicznych, czy dla zadłużenia państwa. No też trudno powiedzieć. To więcej zagadek już teraz spróbujemy rozwiązać na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Słuchaczom dziękujemy i oczywiście tam zapraszamy. Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak nieustająco z nami. Panie dyrektorze, kilka dni po częściowym otwarciu galerii handlowych wicepremier Emilewicz mówiła w RMF FM tak. Po otwarciu sklepów galerii handlowych jesteśmy na poziomie około 70% sprzed pandemii. To znaczy, że Polacy wrócili do sklepów, że kupują, że gospodarka zaczyna się naoliwiać. Czy te dane pani minister Emilewicz miała z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, powrót do 70% sprzed pandemii? Nie wiem do końca, którą liczbę mogła pani minister cytować w tym momencie, ale powiedzmy, że pani minister czyta na pewno nasze analizy, bo z nią na ten temat rozmawiałem. Natomiast jest tak, że rzeczywiście dane o realnej konsumpcji i tym, co się wydarzyło w kwietniu, poda Główny Urząd Statystyczny i to jutro. Chodzi o to, czy ten powrót Polaków do galerii handlowych i do poziomu 70%, ja nie wiem czego, czy obrotów w tych galeriach handlowych rzeczywiście jest prawdą? Mi się wydaje, że są niższe. Natomiast na pewno powrót do wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych do poziomu około 70 czy może 80%
w tych miesiącach, to mogłoby być prawidłowe określenie. Nie no, pani minister mówiła o powrocie Polaków do sklepów i mówiła o obrotach. Tymczasem z badania Kantar, na przykład przeprowadzonego w tamtym czasie dla Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług, wynika, że 8 na 9 Polaków deklarowało wtedy, że nie odwiedziło żadnego centrum handlowego w pierwszym tygodniu działania tego typu obiektów. To by oznaczało, że ci, którzy wrócili, zrobili jakieś gigantyczne zakupy, bo tak bardzo byli spragnieni po tych kilku tygodniach zamknięcia galerii handlowych. Trudno mi się odnieść, bo ja akurat tych badań nie kojarzę. Natomiast jest tak, że jeżeli chodzi o płatności gotówkowe i bezgotówkowe dokonywane przez Polaków w centrach handlowych i sklepach, no to sytuacja realnie się poprawia. To znaczy już dochodzimy do momentów w tych miesiącach, w maju, czyli w zeszłym tygodniu i w tym tygodniu zapewne też, do takiej sytuacji prawie porównywalnej z tym, co było w styczniu czy w lutym. Czyli takiego, no, w kwietniu normalnie czy w maju powinniśmy już zaczynać wydawać trochę więcej pieniędzy niż tuż po świętach. Ale teraz wydajemy tyle, co w styczniu albo w lutym, panie dyrektorze? Dobrze rozumiem? Prawie. Na części tych transakcji, które są dostępne, więc realny spadek konsumpcji nadal istnieje, tak? Natomiast on już jest mniejszy. Nie da się tego porównać z tymi dramatami, które miały miejsce w kwietniu w części sektorów gospodarki. Pamiętajmy też, że nadal są takie miejsca i takie punkty usługowe, do których żadna złotówka jeszcze nie zawitała. Mam na myśli kina, a także centra rozrywkowe. No i pytanie też oczywiście o standing finansowy tych przedsiębiorstw w najbliższych miesiącach. No właśnie, czy państwo powinno pomóc branżom niekredytowalnym, no bo są takie, które mówią, czy ich przedstawiciele mówią, że my nawet kredytów nie możemy wziąć, bo banki nie chcą z nami rozmawiać. To jest w dużej mierze sektor turystyczny, to są firmy eventowe, organizujące różnego rodzaju wydarzenia artystyczne. Wydaje mi się, że państwo akurat robi wszystko, w sensie, nie mówię tylko o Polsce i o polskim rządzie, ale też w Unii Europejskiej, bo mechanizmy pomocy są bardzo podobne. Raczej one się różnią w skali, częściowo trochę w zasadach, bo na przykład w Polsce osoby na postojowym są niewliczane do bezrobocia, we Francji są. Są różne takie rozwiązania techniczne, które różnicują poszczególne kraje, ale te mechanizmy są bardzo podobne. Znaczy najpierw trzeba zapewnić płynność, trzeba zapewnić dopłaty do wynagrodzeń pracowników. Najczęściej muszą to być zasady egalitarne, czyli nie wybierać jakichś poszczególnych sektorów gospodarki, które dostają pomoc. No i przede wszystkim też trzeba w średnim terminie zapewnić jeszcze jakiś impuls fiskalny. Do tego między innymi dąży Komisja Europejska, ale Francja i Niemcy poprzez budowę tego dużego funduszu 500 miliardów euro. No dobrze, ale realnie rozmawiając, bo rozmawiamy o pewnej wizji, która pewnie jest szlachetna, ale przychodzą chociażby w tym tygodniu przedstawiciele festiwali, organizatorzy kilkudziesięciu festiwali w Polsce, którzy mówią tak, bez konkretnego planu ratunkowego dla nas ta część życia kulturalnego w Polsce nie odżyje, nie będzie miała szans. A festiwale to nie jest tylko sprawa artystów, to jest system naczyń połączonych, bo to przecież turystyka, gastronomia, różnego rodzaju usługi. Oni mówią, czarno widzimy dzisiaj przyszłość festiwali w Polsce. Festiwale i imprezy masowe w ogóle, no nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej i na całym świecie będą miały duży problem, bo nie wiadomo, kiedy w najbliższym czasie będą mogły się odbywać. Ale to znaczy, że problem będą miały samorządy, problem będą mieli ci, którzy usługi świadczą i problem będą mieli ci, którzy zajmują się turystyką albo gastronomią w wielu miejscach w Polsce. Turystyka jest jednym z tych sektorów gospodarki, który rzeczywiście zaczął cierpieć w tych pierwszych miesiącach pandemii. Natomiast pamiętajmy, że szczyt turystyczny, na przykład w przypadku Polski, czyli generowanie około 80% dochodów dla większości firm z tego 80% segmentu dochodów? Mhm. Tak, 80% przypada na miesiące od czerwca aż do września. No tak, tylko przedstawiciele branży turystycznej chociażby w rozmowie z nami podkreślali, że miesiące, które są za nami, majówka, maj, kwiecień, są kompletnie nie do odrobienia. No i mówili, że w ich przypadku spadek liczby miejsc pracy w tym sektorze może być naprawdę dużym, dużym dramatem. Zgadza się, natomiast powtarzam, oni mają szansę, pamiętajmy, że Polacy w mniejszym stopniu będą wybierać wyjazdy zagraniczne w ciągu tego roku, więc można by było się pokusić na stwierdzenie o tym, że w lipcu i w sierpniu, a także we wrześniu i w kolejnych miesiącach
znacznie większa liczba turystów, że normalnie, już nie pamiętam teraz jaki odsetek, też przygotowaliśmy opracowania dotyczące rynku turystycznego, wybiera ten kierunek zagraniczny. W tym roku pewnie będzie mniej tego typu osób. To zajrzyjmy. W związku z tym ta konsumpcja zagraniczna będzie też zrealizowana w kraju. Rozumiem, że braliście to pod uwagę, kiedy przygotowywaliście to swoje opracowanie dotyczące turystyki, panie dyrektorze, bo z waszych wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że rocznie branża turystyczna generuje u nas około 140 miliardów złotych wartości dodanej. I mówicie tak, z powodu ograniczeń w branży turystycznej wartość polskiego PKB może spaść o 72 miliardy złotych, czyli o połowę. I to jest wariant optymistyczny w założeniu, że w sierpniu wszystko wróci do normy. A przecież nie musi. Dokładnie tak. No to jest jeden z tych segmentów gospodarki, który jest najmocniej uderzony tą sytuacją. Stąd też wydaje mi się, ja w tym akurat nie uczestniczę, no też trudno bym uczestniczył, jeżeli chodzi o rozmowy z sektorem turystycznym i też sposobach mitygacji tego negatywnego efektu. Pamiętajmy jednak, i tu jest, my pisaliśmy o turystyce trochę aspiracyjnie, jako o tym segmencie gospodarki, bo tak planowaliśmy, uznając go jeden z tych sektorów gospodarki, który w Polsce może się znacznie szybciej i lepiej rozwijać i ciążyć bardziej dla PKB naszego kraju w kolejnych latach, ale w takiej Hiszpanii, w Grecji, a także we Francji, które są europejskimi potęgami turystycznymi, tak naprawdę turystyka to jest prawie 12, 13, czasem 15% PKB. U nas to jest tylko 4,5. No może i tylko 4,5, ale to są konkretne miejsca pracy, panie dyrektorze. Tak, tylko doliczając te wszystkie segmenty gospodarki, które są współzależne od turystyki, okazuje się, że impact tego, co się dzieje w turystyce, to nie jest tylko te 15%, ale właśnie czasem trzy razy więcej. No właśnie, wy wyliczyliście, firmy, które na nim zarabiają. Że to jest tak naprawdę niemal 1 360 000 miejsc pracy, które są związane z turystyką i z turystyki żyją. A wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy za turystykę odpowiedzialny mówił mi, że redukcja miejsc pracy w turystyce może sięgać 20-40%. No gdyby tak liczyć to i przekładać to na liczby, to są setki tysięcy miejsc pracy, które mogą w Polsce zniknąć. Przyznał, że tak może być. Trudno mi odnieść się do prognozy na podstawie, nie wiem na podstawie jakich danych on dokonał tego. Natomiast no, realnie jest tak, że branża turystyczna jest przed dużym wyzwaniem. Powtarzam, bardzo ważne jest to, żeby zobaczyć, co się będzie działo w tych pierwszych miesiącach czerwca i sierpnia. Czerwca, lipca, a potem sierpnia. Jeżeli uda się częściowo odzyskać ten efekt przeniesienia konsumpcji, a czy odzyskać konsumentów i uzyskać to, że część osób wybierze rynek krajowy, a nie zagraniczny, no to może nie będzie aż tak źle. Natomiast no to nikt nie obieca w trudnej sytuacji kryzysowej nikomu chyba złotych gór. Ja tylko mogę się zgodzić z tym, co pisaliśmy w naszej publikacji. No to jest duże wyzwanie i problem. Jasne. Mam nadzieję też, że znajdą się jakieś rozwiązania, które my rekomendujemy dotyczące odbudowy sektora turystycznego po tym okresie pandemicznym, bo do momentu, w którym mamy częściowy lockdown, to ani festiwale, ani sektor turystyczny nie będzie nigdy mógł pracować na 100%. Ani się odbudowywać w odpowiednim stopniu, no bo będą nam towarzyszyć te wszystkie mechanizmy sanitarne, które dzisiaj mamy, a także jakiś lęk o własne zdrowie u każdego konsumenta. No i oni będą podejmować mniejsze ryzyko, a wyjazdy zagraniczne, czy wyjazdy, przybywanie w hotelach i tak dalej, niesie za sobą ryzyko epidemiologiczne. No i ludzie będą racjonalnie podchodzić do tego, że jednak będą chcieli mniej tego dokonywać. Panie dyrektorze, w badaniach Polskiego Instytutu Ekonomicznego czytam, że 9% firm w Polsce nie ma żadnych rezerw finansowych. 9% to jest dużo? Powiem tak, że to jest dobrze, bo ta liczba się nie powiększa, bo my badamy już któryś tydzień, czy co dwa tygodnie przedsiębiorstwa. Jest tak, że ta liczba od momentu, w którym się zaczął kryzys, mniej więcej przy skali błędu badania utrzymuje się na podobnym poziomie. To znaczy, że nie wzrosła nam liczba przedsiębiorstw, które mają bardziej dramatyczną sytuację finansową, a znacznie wzrosła liczba firm, które zaczęły korzystać z instrumentów wsparcia
które czy to prolongaty i niepłacenia składek do ubezpieczenia społecznego, czy wykorzystywania kredytów finansowych, czy dopłat do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Natomiast jest tak, że no zawsze jest ten odsetek firm, które mają trudniejszą sytuację finansową. No właśnie, ja tu jest, cieszę, że jest konkretna tak liczba. Na samym na starcie było ich tak mało. 25% firm ma trudności z regulowaniem zobowiązań wobec innych w tych waszych najnowszych badaniach. 25%. Czy to jest liczba, która się powiększa, zwiększa, czy też jest na stałym poziomie? Niestety się zwiększa i też no, badamy to, żeby wiedzieć, jak bardzo zatory płatnicze i kwestia przychodów, które są niższe, no bo prawie połowa firm notuje niższe przychody w stosunku do tego, co było miesiąc temu chociażby. W związku z tym no, to jest problematyczne. Zatory płatnicze, które już będziemy widzieć, też będziemy widzieć w innych danych i tego, że firmy nie otrzymują pieniędzy od swoich kontrahentów, którzy w tym momencie powinni je uregulować. No będą problematyczną kwestią, którą pewnie będzie wymagała jakiejś dodatkowej interwencji publicznej. No nie właśnie, i patrzy pan na przykład na tarczę... ważne jest, żeby na to obserwować. Patrzy pan na tarczę antykryzysową 4.0, tam pojawiły się wakacje kredytowe. Czy one mogą zwiększyć problem zatorów płatniczych? Bo na przykład Konfederacja Lewiatan krytykuje tę propozycję, pisząc tak... Trudno w obecnej chwili prognozować jej dokładne skutki ekonomiczne, ale może przyczynić się do pogłębienia kryzysu gospodarczego oraz w skrajnym wariancie do kryzysu finansowego. No, gdyby tak było, gdyby inne państwa europejskie nie wprowadzały podobnych instrumentów, to może był się w stanie zgodzić. Natomiast jest tak, że no trochę musimy chronić konsumentów w tym momencie, po to, żeby oni mieli potem z czego kupować poszczególne produkty produkowane zarówno w Polsce, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej, czy w Europie w ogóle. No i ważne jest, żeby oni mieli minimum dochodu i też trochę więcej gotówki, którą by chcieli przeznaczyć. Bo my będziemy w tej pierwszej fazie wychodzenia z kryzysu odbudowywać się tylko i wyłącznie przez konsumpcję. W drugim etapie przez inwestycje. I bardzo ważne jest to, żeby ludzie mieli środki po prostu dostępne do wydawania. Stąd też na przykład, jak w innej już naszej publikacji też o tym pisaliśmy, o kwestii związanej z zasiłkami dla osób bezrobotnych, które powinny być wyższe. Bo w sytuacji, w której ktoś traci pracę, no musi mieć możliwość przynajmniej utrzymania jakiegoś minimum poziomu konsumpcji poprzedniej i też nie zalegania na przykład z częścią opłat, które spadają na jego gospodarstwo domowe. No tak, słyszymy, że zasiłki będą wyższe, ale na razie nie są. Może będą w czerwcu, może w lipcu, a może w sierpniu. No ale a propos, no, na zasiłki trzeba skądś wziąć pieniądze. Trzeba skądś wziąć pieniądze na całą pomoc kierowaną do firm chociażby. Skąd bierzemy te dziesiątki miliardów złotych, które wpompowujemy w naszą gospodarkę? No, są dwa mechanizmy. Jeden to jest oczywiście to, co może i ma do dyspozycji budżet państwa. Powstał specjalny fundusz covidowy w dyspozycji prezesa Rady Ministrów, w którym większość tych środków jest redystrybuowana pomiędzy na poszczególne działania, które finansowane są z budżetu państwa. Z drugiej strony mamy mechanizmy płynnościowe po stronie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz PFR-u. Panie dyrektorze, ja to rozumiem, że z budżetu, ale tak po ludzku spróbujmy to wytłumaczyć. Skąd te pieniądze brane z budżetu się biorą? No bo rozumiem, że emitujemy obligacje. Skoro emitujemy obligacje, to bierzemy pożyczkę u ludzi, zaciągamy dług. Jak długo będziemy ten dług spłacać? Zależy od zapadalności obligacji, ale nie no. To jasne, jak w przypadku każdej pożyczki. No ale bierzemy pożyczkę, kiedyś będziemy musieli ją spłacić. Kiedy patrzy pan na te kwoty, które zaciągamy, to jaka jest perspektywa spłaty tych pożyczek? Ile lat będziemy się z tego długu otrząsać? Ja powiem tak, że pan źle zadaje pytanie, bo to pytanie, czy dług, bardzo często czy dług, to słyszę. Tak? Ale nie, bo mi chodzi o to, że dług może są dwa rodzaje długów z perspektywy makroekonomicznej. Z jednej strony jest to dług pracujący i ten niepracujący. I każda instytucja finansowa, czy to państwo, ma dług, który ma charakter taki, żeby zwiększyć na przykład potencjał gospodarczy, inwestycyjny przedsiębiorstwa. I o ile my jesteśmy w stanie generować i zadłużać się po to, żeby odbudowywać na przykład gospodarkę polską w kolejnych latach,
no to to jest koszt wart poniesienia, bo jest to inwestycja, która się zwraca. Ale ja nie krytykuję, nie komentuję, nie oceniam, panie dyrektorze. Ja po prostu chcę tylko wiedzieć, znaczy w jakiej skali długu rozmawiamy i o jakiej perspektywie jego spłaty, niezależnie od tego, czy on jest dobrze przez kogoś oceniany, czy źle. Nie oceniamy teraz tego. Mi się wydaje, że perspektywa jest taka, że najprawdopodobniej zadłużenie Polski w relacji do PKB no, będzie się utrzymywać gdzieś w granicach 60% w przyszłym roku. Potem ono zacznie spadać. Natomiast no, nie zakładam, żeby była jakaś szybka ścieżka zejścia z tej wysokości zadłużenia naszego kraju. Po prostu, tak żeby nie za szybko też, to jest też nauka po 2009 roku, żeby za szybko austerity nie wprowadzać, czy tych ograniczeń w wydatkowaniu pieniędzy, ponieważ to prowadzi do tego, że się zmniejsza potencjał gospodarczy danego kraju, więc wydaje mi się, że przez kilka lat my po prostu, i to nie tylko my, Niemcy, Francja, Włochy, Grecja, a także pewnie Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, będą się decydować na to, żeby relacja długu do PKB była większa niż w typowych okresach. Kryterium z Maastricht, czyli to jeden ze świętych grali takich w debacie europejskiej, wynoszący 60% do PKB, najprawdopodobniej przez kilka dobrych lat nie będzie w ogóle punktem odniesienia dla polityki europejskiej. To krótko na koniec, panie dyrektorze, jeszcze jeden wątek chiński, bo znaleźliśmy w waszych opracowaniach taki fragment o przenoszeniu części produkcji z Chin do Europy, a piszecie tak, że wartość dodana wytworzona w Polsce mogłaby zwiększyć się w takim wypadku nawet o 8,3 miliarda dolarów. I dalej, dla państw unijnych najkorzystniejsze byłoby połączenie narodowego patriotyzmu oraz umocnienia się nowych państw członkowskich z Europy Środkowej, Czech, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii w roli fabryki dla krajów Unii Europejskiej. Czy takie rozwiązanie wasz instytut doradza rządowi, to znaczy rola fabryki, montowni dla Unii Europejskiej, to jest aspiracja, o którą powinno nam chodzić? Centrum produkcyjne jest elementem aspiracyjnym, natomiast mówimy o nazwie jednego ze scenariuszy, który u nas w tym raporcie został nazwany i jest tak samo prawdopodobne jak niestety to, że Indie przejmą rolę Chin i będą w większym stopniu się rozwijać i tam zostaną przeniesione fabryki. Bo tam taniej? Bo tanio i blisko do surowców. Bo to też jest jeden z istotnych elementów i nie są one tak daleko oddalone od Wietnamu oraz Azji Południowo-Wschodniej i też mają możliwość przewozu towarów. Podobne trochę jak Chiny. To co musielibyśmy zrobić, żeby z Indiami jako Europa Środkowa chociażby wygrać? My bardzo często wygrywamy. Pamiętajmy, że Polska jeszcze tuż przed rozpoczęciem się kryzysu była trzecim największym miejscem, w którym największy nominalnie wolumen inwestycji zagranicznych był realizowany w Unii Europejskiej. Od nas lepsza była tylko Rosja i Wielka Brytania. Rosja w tym momencie przeżywa prawdziwe załamanie gospodarcze, znaczy nawet gorsze niż to ze względu na to, że na wojnę na surowcach, która się toczy, dzięki czemu mamy tanie paliwo, ale też to jest dramatyczna sytuacja ich sektora finansów publicznych i gospodarki. Natomiast spowoduje to, że w tym roku potencjalnie Polska będzie drugim miejscem do lokowania inwestycji, statystycznie ujmując, bo tych inwestycji będzie mało, w Europie. Co oznacza, że my mamy dosyć dobrą kartę przetargową, jeżeli chodzi o potencjał, żeby ściągnąć nowych inwestorów, bo mamy wystarczająco dużo dobrze wykształconej, dobrych pracowników. Mamy dosyć dużo inżynierów, co też odgrywa istotną rolę w tych gospodarce przyszłości. No i przede wszystkim pamiętajmy, że my już jesteśmy państwem z nadwyżką w eksporcie. My jesteśmy państwem eksportowym od kilku lat. Były różne kwartały, w których my przekraczaliśmy ten bilans, który był na plus dla naszej gospodarki. No i to się może pogłębić, to znaczy i to z korzyścią dla nas, tak? To znaczy będziemy coraz więcej produktów po prostu dostarczać dla świata, ale także usług. My jesteśmy jednym z największych eksporterów usług, o czym bardzo wiele osób zapomina. Te centra usług wspólnych, które są zarzewiem jednak centrów programistycznych, które mogą powstawać w Polsce i też częściowo powstają, są też takim kolejnym elementem, który ma bardzo dużą wartość dodaną, czyli na każdej złotówce wypłaconej w wynagrodzeniu pracownika zarabia się znacznie więcej ze względu na tą fakturę, którą opłaca
firma, która korzysta z tych pracowników w naszym kraju. I mi się wydaje, że pod tym względem my możemy zarobić, ale tak jak ten scenariusz miałby się realizować, czyli że ta silna rola państw narodowych i trochę większy protekcjonizm na rynku europejskim by powstał, to tak samo krajem, który na tym zarabia i zyskuje, są Niemcy. Też inny kraj o dużym jednak sektorze produkcyjnym. To życzmy sobie, żeby spełniały się te bardziej optymistyczne wasze prognozy. Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję Marcin bardzo. Zaborski, do zobaczenia.